Witam się, witam moi drodzy u mnie w kuchni i dzisiaj przygotujemy sobie danie bezmięsne, mianowicie będą to racuchy, ale będą to właśnie racuchy troszkę inaczej zrobione, będą to racuchy zamiast z jabłkami, to będą to racuchy właśnie z bananami. I tutaj mam przygotowane pół litra mleka, czyli 500 ml mleka. Wlewamy sobie, wiadomo, w jakieś naczynie. I już Wam mówię, co dalej potrzebujemy. Potrzebujemy 2 całe jajka do tego. Jak macie duże jajko, to myślę, że jedno wystarczy. U mnie te jajka są dosyć małe, więc daję 2 jajka, ale wiadomo, to nie zaszkodzi, więc możecie dać 2 całe jajka. Zobaczymy, jak to po prostu wyjdzie. Finalnie te racuchy z bananami. I już Wam mówię, co potrzebujemy dalej. Ja powiem Wam, że tak. Użyję 2 sztuk bananów, które sobie potem obiorę i pokroję w drobną po prostu kosteczkę i na końcu właśnie tutaj będziemy dodawali do naszych racuchów. Oczywiście postaram się, żebyście mieli po prostu przepis, wiadomo, w opisie, czyli rzucam przepis na smakera, a link tam daję po prostu w opisie po prostu filmu. Jeżeli się nie wyrabiam na bieżąco, to wiadomo, dostaniecie go, że tak powiem, w późniejszym terminie, ale staram się, żeby były po prostu na bieżąco. I teraz wiadomo, potrzebujemy mąki pszennej. Zaraz zobaczymy, ile nam tej mąki tutaj wejdzie. To Wam zaraz po prostu powiem. Dokładnie sobie mięszam. Ja sobie mięszam trzepaczką, ale tam ktoś chce, to może też użyć miksera. Nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu. Daliśmy na razie szklankę mąki i dodamy sobie do tego, zamiast po prostu dodawać cukier, dodamy sobie miodu. W przepisie w sumie było z miodem. Może fajne będą takie, wiecie, lekko brązowawe, jak dodamy miód. Czyli 3 łyżki po prostu miodu do tego. Miód, jaki tam akurat będziecie mieli, to dodajcie. Chyba to jakiegoś większego znaczenia nie ma. I sobie mięszamy w dalszym ciągu. I zobaczymy, ile nam tej mąki pójdzie. Jeżeli ja bym, wiecie, tutaj coś nie dopowiedziała i pominęła, to właśnie przepis będziecie mieli dokładny w opisie. Także, bo czasami, wiecie, człowiek coś się przejęzyczy i mu tak, wiecie, coś tam nie dopowie, to przepis jednak uzupełnia tą filmową, że tak powiem, wersję. Mamy 2 szklankę mąki. Ciasto ma być właśnie gęste. Nie takie lejące jak na naleśniki, tylko gęste. Po prostu gęste ciasto, jak po prostu na normalne racuchy, które zazwyczaj się robi po prostu z jabłkiem. A ja dzisiaj postanowiłam sobie zrobić z bananami. Zaciekawił mnie ten przepis i myślę, podzielę się z Wami. Zobaczymy, jak to finalnie po prostu wyjdzie. I mamy tam na razie pół szklanki mąki. Także ja widzę, że tutaj akurat 2,5, koło 3 szklanki mąki takiej, normalne szklanki takie, wiecie, 250, także żeby ta konsystencja, wiecie, była odpowiednia, czyli uznajmy, że 3 szklanki tutaj nam właśnie poszło. Bo jakbyście za dużo troszkę sypli właśnie mąki, to możecie ciut mleka dać i po prostu to rozrzadzicie. Fajnie, fajnie, fajnie konsystencja, widzę, jest jak najbardziej. Ok, czyli mamy 3 szklanki mąki, moi drodzy, po prostu
pszenne. I teraz przejdziemy do dodawania pozostałych po prostu rzeczy. Wiadomo, że jeszcze do tego będziemy potrzebować oleju do smażenia, ale to wiadomo, że jeżeli smażymy jakieś placki, to olej jest po prostu niezbędny. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia bądź sody. Jak nie macie proszku do pieczenia, wszystko sobie mieszamy. Wiadomo, żeby one nam fajne wyrosły. Pulchne te nasze placuszki. Do tego dodamy sobie, już Wam mówię, dwie łyżeczki na tą ilość. Dwie łyżeczki takie płaskie cynamonu. Także już się zapowiada, widzicie, ciekawie. Fajnie będzie pachło i fajny będzie taki lekko brązowawy kolor. Zobaczymy, jak to się u mnie w domu sprawdzi. Jak to się mówi, nowości. Nowości, ale warto próbować nowych rzeczy. Jeden z moich synów, to on nie bardzo za bananami przepada, ale zobaczymy, czy wyczuje po prostu to, że tutaj są banany w tych właśnie racuchach. Także ciasto już, jak widzicie, mamy przygotowane. Teraz tylko zajmę się za chwilę pokrojeniem właśnie bananów, dosyć drobno, żeby one lekko były wyczuwalne, ale też nie było jakichś, wiecie, strasznie grubych gród, i widzimy się przy smażeniu. I tak, banany już dodałam do ciasta, drobno pokrojone, rozgrzałam patelnię, nałożyłam pierwsze 4 sztuki i już je będziemy smażyli na złocisty kolor. Takie właśnie placuszki, racuchy z bananami, to wiadomo, możemy podawać na 2 sposoby. Tak prezentują się już po odwróceniu, czyli możemy je podawać po prostu oprószone cukrem pudrem lub po prostu z dżemem. To już jest, wiecie, wasz indywidualny po prostu wybór. I tak po prostu będę smażyła całość aż do wyczerpania po prostu ciasta. Można je po prostu smażyć na bieżąco, żeby były ciepłe. Także można ciasto sobie wstawić do lodówki i przechowywać. I po prostu jak znajdzie Was ochota, to możecie sobie świeżą patelnię usmażyć. Można sobie smażyć na bieżąco. Także smażymy i widzimy się przy próbowaniu. No powiem Wam tak. Ja sobie wzięłam z dżemem, po prostu mam dżem śliwkowy i zaraz sobie spróbujemy, jak one smakują i w jakim stopniu są właśnie wyczuwalne w tych plackach te banany. No. I już Wam mówię. Jak mówiłam, albo możecie podawać z dżemem, albo możecie podawać cukrem pudrem. Fajnie pachną cynamonowo. Mam nadzieję, że też będą fajnie smakowały. Tak się prezentuje. No to jak to się mówi, chwila prawdy. Fajne, nie za słodkie. Wyczuwalna jest właśnie ta nuta cynamonu. No i lekko wyczuwalne są te banany. Także jest jak najbardziej ok, możecie spróbować u siebie w domu zrobić takie właśnie racuchy inaczej, jak normalnie robimy. No wiadomo, jeżeli ktoś nie lubi cynamonu, to ostatecznie może ten cynamon po prostu pominąć. Przepraszam, jakaś jestem po prostu zakatarzona, także nie jest źle, jak na pierwszy raz robione danie jest jak najbardziej smaczne i można sobie zawsze zrobić obiad na właśnie na słodko i coś innego, czego jeszcze nie próbowaliśmy. Także ja się będę oczywiście zajadała. Z Wami się żegnam i do następnych filmów.